Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co my tu mamy? Dzienny bonus otrzymany. Przyjmij go z nagród. A gdzie są nagrody? Gdzież tu są? Tu są nagrody. Cóż to takiego dostałem? MB Coins. Okej, nie do końca wiem co to, ale... No, dostałem. Dzięki. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tak, oto wygląda aktualny mój stan bazy. Tutaj oczywiście support komunikacyjny w języku ruskim jest na S, no bo zgarnąłem sobie, jak mówiłem, tego tłumacza. Nie było to też nic szczególnie interesującego, no bo dosłownie wszedłem do małego posterunku. Zwalnałem chyba 4 heady łącznie. Wszystkich przetransportowałem. Jeden z nich był właśnie moim ziomeczkiem, którego musiałem zgarnąć. Poza tym ulepszyłem sobie troszeczkę... Sorry. Tak sobie muszę rozgrzać trochę... Sorry. Tak. Raczej to wytnę. Przynajmniej mam nadzieję. Dobra, ulepszyłem sobie poza nagraniem tak. O, tutaj mogę klatkę zrobić, to poproszę. A nóż się przyda. Nie, na razie nie. A no tak, bo poszło w górę, to będę mógł teraz upgrade'ować. O, dłuższy tryb refleks, poproszę. Okej. Okay. Tutaj coś dalej. Nie, to już tylko kolorki strojów i ewentualne kolorki tych paczek. Wow, no sporo wydałem. Ulepszyłem sobie tak. Pistolero chyba z wami ulepszałem. Tutaj nic nie kupowałem. Tutaj coś brałem. Tutaj flarę chyba brałem z wami, ale na wszelki wypadek pokazuję. C4, nie wiem czy... Nie, tak, chyba z wami kupowałem. Tutaj nic, tutaj też nic. Ulepszyłem sobie tą lornetkę, dzięki temu teraz mogę widzieć do maksymalnie rangi B. Widzę, czy kto, jak ktoś jest wyszkolony w danej dziedzinie. Mi to bardzo pasuje, bo mogę dzięki temu sobie wybierać, którego brać ziomeczka, a nie brać wszystkich po kolei, no bo po pierwsze... Trochę to drogie, jakbym tak miał brać po kolei każdego, no a po drugie, po co mi każdy, skoro potrzebuje tylko konkretnych kolesi. Tu jeszcze jeden level wbiję i będę mógł 2 razy więcej nosić do Fultona rzeczy. Ulepszyłem sobie też nośność, czyli kto wie, może już będę w stanie wszystkie te takie bronie, które stacjonują, przenosić. Jeszcze nie sprawdzałem tego. Już dalej potrzebuję... R&D na 16 i wywiad na 14, to trochę to poczeka. Rąsia ulepszyłam przed chwilą tej bronie, no i nic więcej. Helikopter, co mogę jeszcze w helikopterze zmienić? Okej, tutaj kolejno widzę ulepszenia, ale nie, finalnie chyba muszę to jednak wybrać w menu wyboru i tak dalej. Lepsza flara. Coś. Nie wiem, co mi tu pokazuje jeszcze niby nowego. Tutaj great do 15 tego mam rzędu, no ale. Nie, do kolumny, ale nie mam tutaj nic więcej. A okej, coś tam odznaczyło. Niech będzie. Dobra. Tutaj po wykonaniu pojawiła się misja z zabezpieczeniem jakiegoś schematu, ale to tam się zrobi kiedy indziej. My zajmiemy się teraz. No, myślę, że tym, chociaż może kupują to. Okej, dobra, zajmijmy się tym. Posłuchajmy kasety z odprawą. Farming villages in southern Vahan have been subjected to a strategic bombing campaign the past several weeks. The damage is spreading. It's part of the Soviet scorched earth operation aimed at wiping out the guerrillas.
The target this time is the commander of a Spetsnaz detachment. He's been key to the operation's success. People say this guy's responsible for annihilating the Mujahideen at Tsmasi Laman, the Hamid fighters, overnight. He's a tough, experienced commander. Don't underestimate him. The order from my client in the West is to shoot on sight. They want him out of the picture for good. Sorry, boss. This one's purely business. Wet work. A hit on a commanding officer of the Soviet military. Nothing personal. We're only doing this because it gets us one step closer to our goal. No dobra. Przyjmijmy misję. Myślę, że tu będzie, ale to jest tak w miarę droga prosta. Jakiś pełniejszy posterunek ewentualnie zgarniemy i tak dalej. Dobra, jedziemy. Dobra, jak ja mogę teraz zmienić... Bo tu, no nie, w jakiego z tą pojazdy, jakie bym mógł mieć. Tutaj do kunia nic nie zrobiłem. O, bronie, tutaj widzę, będę musiał wymienić. Tu jest ok, tu jest ok. Jest też ok, chyba że coś nowego doszło. A doszła ta klatka, no ale w sumie na razie nie potrzebuję, no bo nie będę łapał zwierząt. Aha, nie, dobra, mogę tak po prostu to rozstawić, ok. Potem jak coś się złapie, to z automatu jest to zabierane. O kurde, ty, ale to wymaga ode mnie wzięcia tej marchewki. To nie, 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 bo mam mały szmat tej rośliny, no to... Póki jej nie potrzebuję, no to nie warto tego wykorzystywać. A to są z tym cygarem w sumie, myślę. Cygaro zawsze mogę sobie zrzucić, jak będę chciał. A, okej, okay. nie mogę się go pozbyć. Pozbyć, w cudzysłowie, nie? Dobra, secondary weapons, Ronsia. Aha, tu była pasywka, dobra, myślałem, że to osobna ręka, ale nie, to była tylko pasywka. No, tutaj mam pistolety takie, no ale to są pistolety, które zabijają, a nie usypiają, więc... No, muszę sobie dalej radzić z tym tłumikiem, chociaż wolałbym, byłoby fajnie znajdować tłumik gdzieś w tych bazach, albo mieć jakiś w zapasie. No dobra, no tutaj nic. Ale jak on zmienić ten... Nie no, to jest zebrane. Tutaj mogę... Kunia mieć, albo kogoś innego, no ale na razie nie mam za wiele do wyboru. Ale widzę, podbiła mi się więź trochę z kuniem. Charakter, no to jest ciągle tylko Snake. No stroje już są inne, no ale ten sneaking suit mi się podoba. Tutaj fajne rzeczy. Tutaj byłem przed chwilą, tutaj też, tutaj nie ma nic. Proszę. Zostańmy przy tym, no ale kurde. Jak zmienić ten śmigłowiec? Bo w finale to on chyba nie jest jednak ulepszony. A, dobra, nieważne. Ejsan. Lećmy. Tylko teraz tak, bo my się mamy typa pozbyć. Ale pytanie brzmi... Czy go faktycznie mamy zastrzelić? Czy jeśli go przejmiemy do siebie, to czy misja wtedy też zostanie wykonana? Epizod trzeci. Droga albo sposób bohatera. Ale bardziej droga. Spetsnaz detachment commander. Your orders are to take him out. With skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago-Calais. Eliminate the target. Tak, okej, czyli jest opcja. Możemy albo gościa odstrzelić, albo możemy go zabrać ze sobą. Ja preferuję opcję drugą. O, tam jakieś te. Jakieś ruiny. Ale tam się raczej udawać nie będziemy. Gość jest jeszcze ponad pół kilometra w tamtym kierunku. Kiedy zaraz... No, już lądujemy. Zawsze uważam. Dobra, żadnych roślinek tutaj nie ma. No to na kunia i galopem. Może tą misję uda mi się zrobić faktycznie cichcem.
a nie wrąbać się na szarże w sam środek przeciwniku. Bo ostatnie dwie misje niestety tak właśnie się skończyły. Że chciałem fajnie po cichu, a skończyło się... no, wbijaniem się w typów i rozwalaniem ich na głośno. Bądź tak średnio głośno, zależy od sposobu. Okej, ten ma... dwa tylko na D, ale no, podziękuję. O, ten do supportu na C! I do R&D też, ale ten do supportu pójdzie. Ktoś się tu jeszcze znajdzie, czy tak nie bardzo? Bo w takim miejscu zazwyczaj co najmniej trzech jest. Jezu, jak mnie tak chrypa nagle złapała. O, tam? Nie, chyba nie. Dobra, pojedź troszeczkę dalej, koniu, i ja już sobie tutaj zaskoczę. Okej, jest roślinka po drodze. Nie wiem, jak ten Crescent sobie tłumaczyć. Dobra, to jest który? To jest ten, którego... Okej, to jest ten, którego ja chcę mieć. No to tak. To my sobie tego tam... uśpimy. Chodź. Okej. Są jakieś materiały też. Jakiegoś specjalistę tu mają. A nie, jednak było tylko tych dwóch. Okej, no to czekaj, gdzie ten specjalista? Kogo mi oznaczył? Chyba nie siebie samego. Nie, tu jest jakiś specjalista. No chyba sobie jaja robisz, że ma być specjalistą. Specjalistą to ty możesz być, ale nie on. No na pewno nie on. Co, mogę już to zabrać? Mogę! A to weźmy to ze sobą. Ile? Okej. To też będzie kosztowało 5000? Tak. Okej, no. Z jednej strony zabieram im broń, więc nie mogą jej użyć przeciwko mnie. Z drugiej strony jednak, no trochę mnie to kosztuje. Ale kto wie, może będę w stanie tą broń na przykład sprzedać? No to nie musisz do obrony bazy, to może iść na sprzedaż. Dobra. O, kurde, i nie wziąłem tych materiałów, Jezus Maria. Dobra. Może tak się rozejrzę przy okazji, jakiejś rośliny tu jeszcze nie ma. Już tak wracam. Ale z tego co widzę... A kurde, już miałem mówić, że nie, ale jeszcze jest. Oj, to nie jedna roślina. Dobra, to najpierw to. Trochę paliwa i pospolitego metalu. Piechotą nie chodzi. Dobra, i tu gdzieś jeszcze jest Wormwood. Oj, to w dwóch sztukach. Dzięki. Wormwood, also known as absinthium. That's used to make your phantom cigars. Czemu on mi trzeci raz już o tą kwestię powiedział? Dobra, chciałem iść na koniu, ale może lepiej będzie jednak w taki sposób. No, nawet ładnie. O! Okej, sprawdźmy. Jest ziomek. Na D do działu, którego nie mam jeszcze. A poza tym na E, więc no, raczej tu zostanie. Ten. Ten to samo, ale też na D do wywiadu. Ale wywiadu w sumie też jeszcze nie mam, więc po co mi go zabierać?
Tu jest komunikacja. No, nie zamierzam obgardę opuszczać. Dobra, raczej nie ma nikogo w pobliżu, więc możemy się rozprawić z typem w taki sposób. I tak, zabierzemy go i... No i schowamy gdzieś tutaj. Okej, okay, plus też ogarnąłem, że jeśli typa grzmotnę i tak wyceluję, to mi wyrośnie heroizm, ale on się stąd nie ruszy. Do końca misji. Ewentualnie do alarmu, ale mam nadzieję, że alarmu nie wywołam. A, ty, co było? Nic. Okej, to never mind. Dobra, nie. Opuść to. Czy ja mogę to rozbroić, czy wyłączyć w sensie? Czy tutaj nie musiał, bo nie chciałbym tego wysadzać, jeśli mogę. Ale nie, chyba niestety będę musiał. To jest w sumie dobry pomysł, żeby zrobić trochę zamieszania. Dobra, to wykorzystajmy... A, to ja rozumiem... A, włącz latarkę... Dobra. A mogę zdjąć tłumik? Mogę, no ale bez sensu jest go nie mieć. Dobra, weźmy... Co jest? A, bo to jest ten. Nie, zdej mi to. To będzie tutaj. Tak. Nie ma być puste, ma być C4. Okej, okay, umieśćmy to tutaj. Okej, okay, trigger i Y, żeby zdetonować. Wydaje mi się, że to raczej ma dość duży dystans. O, tak, jest kolejny radar przeciwpowietrzny. Czy tam... No tak, no, jest broń przeciwpowietrzna? Jakoś tak się mówi? Na D. Taki sobie. Dobra, przesłuchajmy go. Może powie coś ciekawego. Oj, proszę, od razu mi dał info na temat typa, którego szukam. Dobra, czyli nic więcej mi nie powiesz. No, nawet jest już tak fajnie ukryty. Czekaj, no. Jezu, w ostatniej chwili chyba zdążyłem, jak mi się wydaje. Ale tak na wszelki. Gleba. Bo nie ufam temu, jak oni tak stoją. I siedź tak. Dobrze. Tu jest przeciw... ten. Kurde, nie przypomnę sobie teraz, jak to było, no. To jest broń przeciwpiechotna, przeciwpancerna, a anti-air? No, nie antypowietrzna. No. Na C do tego nieznanego mi działu w bazie. No, oczywiście, że idzie to sprawdzić. Jest! Udało się! To miało tak niskie szanse na ten... Okej. Okay. Dobra, to jest taka minibaza. Co on ma tutaj? To jest jakiś odbiornik? On może support wezwać? No, zostaw go. Z kopyta. Rączki. I siedź tutaj. Już widziałem kolejnego, tylko oczywiście go... O! O wilku mowa. Na D do supportu. Preferowałbym kogoś na C już przynajmniej. Na C. Bardzo ładnie. Tego ziomeczka z chęcią zabiorę ze sobą.
Kto i gdzie? Ach, tam na górze jest typ. Nie warto im zainteresowania. Okej. Zróbmy tak. Tego. Headem. A tego. Oglebę. Teraz tak, to był ten, którego chcę wziąć, tak? Tak. No to leć. A ty? Zostajesz w tym miejscu. Dobra, mam nadzieję, że nagle ktoś tutaj nie przyjedzie. Bo to było trochę niefortunne. Dobra, tutaj kolejne do zniszczenia komunikacji. Mam tylko 4 ładunki tego C4, więc będę musiał uważać. Tutaj radar. Mógłbym po prostu rzucić granatem, ale to by teraz wywołało za duże zamieszanie. Idź, schowaj się. A taka bombeczka powinna go na spokojnie wysadzić. Dobra. Co, pan to nie wypatrywał teraz? Ten na C. Też dobry koleś. Pięknie. Kto? Kto? No kto? A, kto? Ten! Ja pierdzielę, jak ja tego nienawidzę. Bez zasobów dla mnie. Ziomek na glebę i w powietrze. Ja pierdzielę, nagle znikąd mi się typ po prostu pojawił, no. Aha, co, przez ścianę nie zauważyłeś, cwaniaczku? Jakie masz staty? Na B! To idziesz ze mną. Na pewnie, walcie tymi granatami jeszcze bardziej. No! Już! Chowaj się! Gleba. Ja pierdzielę. Oczywiście musiał się znowu coś spieprzyć. Przyjdę, wiatrak może mnie zgubią. Wątpię, ale kto wie. Już? Ja tu sobie przejdę. Ja pierdzielę, za którym strzałem to trafiło. No pewnie, daj się jeszcze rozstrzelać, downie. Dobra, wprawdźmy trochę zamieszania. Ja pierniczę, ile ich tu jest! Znajdź sobie teraz miejsce.
Dobrze. Przeskok, 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 przeskok. Dobra, chowaj się od razu. Wow, ale mi to zajebiście nie idzie. Nie wiem, czy go chociaż raz trafiłem. Siema. Jak tam staty? Słabo. No to właśnie zabili swojego. Ja tam nie będę narzekał. Pięknie. Przypadkowy headshot. Kurde, koniec amunicji. Też nie warto. Nie, wyłącz mi światło. Ja nie wiem, czy cokolwiek to im zmieni, ale... Kto wie. Bo ja sobie tutaj wejdę. Siema! I to jest chyba nasz cel. Wow! Gościu ma jakąś nieznaną mi ocenę na tym. No, do jasnej! Dobra, i to był ostatni. Zabieramy teraz wszystko, co się da. Ten, niewarty uwagi. Super, druga misja, nie druga, trzecia już z rzędu, która mi nie poszła, po mojej myśli. O, 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 co to było? Co to było? A, materiały. A chyba jest tu gdzieś kaseta, mi się wydaje. O, ten na C! To warto by go wziąć. A propos kasety. Ten. Ten na E to nie warty. Uwagi. To jest chyba nasz ziomek, którego mamy zgarnąć. Tak jest. Znaczy no, my mamy go odstrzelić, ale ja tam go z chęcią zabiorę do bazy. Bo on dla klienta ma zniknąć. A to jak zniknie, no to już nasza brocha. O, ten na C, do tego działu. No jak gościu ma C, to szkoda go nie brać. Się go tam potem przerzuci. Let's go. Jeżeli ja tak chodzę, to przy okazji już sobie zamówię... Śmigłowiec. No i bardzo dobrze. No i dobra. Jeszcze muszę sprawdzić pozostałych typów, których tutaj rozwaliłem. Mogę jeszcze dwóch zabrać. Sprawdźmy tego. Oj, ten ma D. To ten idzie z... Nie, czekaj, nie. Nie, 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 nie. Ten, co może iść najwyżej się wysrać, jak zdoła. Nie, D zostaje. Ten ma E, no to tym bardziej zostaje.
ten. Ten ma C do medycznego i do tego, który tam sobie ogarnęliśmy. Dobra, raczej nie powinni mi to już sprawiać problemów. No i zajebiście. Nie poszło dokładnie tak, jakbym chciał, ale lepszy rys niż nic. Lecimy stąd. I zajebiście. Mówię, turbo mi szkoda, że nie zrobiłem tego po cichu, ale okej. Będą jeszcze okazje. Jestem też ciekaw, czy jak wezmę tę broń do bazy, to czy ona mi się odblokuje za free? Czy tak nie bardzo? I sapa na 10 poziomie od razu, pięknie. Na B. Zobaczmy. Okej, gość już został przez nas zekstraktowany, czytaj zabrany do bazy, za to dodatkowy bonus wszedł. Bez powtórek, bez zabijania, no szkoda tego refleksu. W sensie, mi się wydaje, że jeśli chcesz mieć te najwyższe oceny, czytaj S, to trzeba się skradać. Bo Big Boss jest właśnie znany z tego, że on jest legendą. On jest jak ninja, on może wejść, wyjść, nawet nie ogarniesz, kiedy on tam był. Dobra, czy jest coś jak ten heroizm dojdzie do pełnego kółka? Dobra, to jest nam niepotrzebne. Co w nagrodę? Kaseta. Co się stało? Okej, dwie kasety. W bazie. I co się stało ze starymi członkami bazy? O, czyli to jest ta base development. Został taki oddział utworzony. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Okej. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, ten zespół nie dość, że odpowiada za konstrukcję bazy, to jeszcze będzie mi co jakiś czas materiały dosyłał. Jak najbardziej na plus. Okej, dodatkowe platformy mogą teraz być skonstruowane i obczaj to w iDroidzie. Dobra. Elitarny Soldier! A plus! I to jest ten ziomek, którego zgarnęliśmy. I on jest... No w tej pierwszej tej. Jest gunmanem. Nie wiem, nie wiem jak to gunmana tu rozumieć. Nie wiem, strzelec wyborowy? Może? Tutaj cała reszta. Jeden na B, sześciu na C, jeden na D. No to nie wiem, czy tego na D nie wywalić. Ale o tym jeszcze pomyślę. Dobra, wiecie co? Ja bym tam z chęcią teraz tę bazę ulepszył. No plus w sumie muszę to robić, jeśli chcę mieć lepszy ten. Jeśli chcę mieć więcej ludzi do danego teamu, do wsadzenia. Okej, ale to jest misja główna, czy to jest... Czy to jest misja... poboczna? Nie, poboczna jest dalej taka, jaka była.
Co my tu mamy? Gdzie śpią pszczoły? Nazywa się misja. Ale nie, no, no dużo, 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 dużo kasy za to dostaniemy. Okej. Okay. Możemy zdobyć twardziela, ziomka, który potrafi szybko przeładowywać, i dyplomatę. Dyplomatę już jakiegoś chyba mam. To mogę ratownika zdobyć na tej misji. Czemu by nie? Ale tak, tą misją zajmę się w kolejnej, następnej kolejności. Plus nie wiem, czy najpierw tutaj się... Czy tu się najpierw nie udać i nie... oczyścić? Chociaż... A, dobra, nieważne. Jak będzie się czyściło w trakcie misji, to coś tam się ogarnie. Dobra, tutaj... A tak, tutaj mogę wrócić do bazy, ale nie, na razie nie. Cofnij, cofnij. Strasznie dużo tych kaset. Myślę, że warto by teraz finalnie w końcu... poświęcić jeden odcinek na przesłuchanie tych kaset. Mogło się naprawdę fajne rzeczy tutaj znajdować. To jest muzyka, no ale muzyki, wiadomo, puszczać nie mogę. Chcę tylko tak na szybko puszczę, żeby to odznaczyć. I co tutaj? Afganistańska muzyka. Cio. Żeby mi copyright jakiś nie wskoczył. Nie, żadnej misji. Jezus, co ja klikam? Dobra. Staffem pożonglowałem, niedosłownie. Jak to wygląda tutaj? Automatyczne... Czekaj, Material Processing E. Platform Construction F. I Materials Procurement. A czyli będzie to zdobywanie automatyczne na F. No, jako już to dopiero powstało, to nie ma co się dziwić. Zobaczmy. Fulton Extraction na F. Okej, nie bardzo wiem jak rozumieć, że Fulton jest na F, ale okej. Okej, Base Facilities. Co tam możemy zbudować? No ile mogę cokolwiek. Command Platform. No to mógłbym najwyżej ulepszyć. Tu R&D. Nie mam paliwa. Gdzie jest moje aktualne paliwo? Halo. Dobra. Tutaj też paliwo. Tutaj metal i biologiczne materiały dla supportu. No dobra, czyli sobie trochę jeszcze poczekam. Okej, widzę, że metal i biologiczne... Trzeba będzie naprawdę dobrze dysponować tym wszystkim, bo to... Mogę sobie podkradać, widzę, wszystkie te rzeczy. No, tutaj tylko te lepsze, lepszy metal jest tego do Command Platform, jak na razie, potrzebny. Dobra, to czeka mnie trochę szukania materiałów. I ewentualne oczekiwanie na wydobycie je przez mój personel. Dobra, no to co? Ja lecę zabezpieczyć to, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.